Henryk Sienkiewicz, Hania. Zdrowie, młodość, świeżość, wdzięk biły od niej jak od róży na rozkwitaniu. Zauważyłem, że przypatrywała mi się z ciekawością swymi dużymi, niebieskimi oczyma, ale widziałem także, że musiała zrozumieć mój podziw i wrażenie, jakie na mnie czyniła, bo jakiś nieopisany uśmieszek błąkał się w kącikach jej ust. W ciekawości, z jaką patrzyliśmy wzajem na siebie, tkwiła już jakaś wstydliwość młodzieńcza i dziewicza. Oho, te proste, serdeczne stosunki brata i siostry, stosunki dziecinne poszły sobie gdzieś do lasu, aby nie wrócić więcej. Ach, jakaż ona była śliczna z tym uśmieszkiem i z cichą radością w oczach. Światło lampy zawieszonej nad stołem padało na jej jasne włosy. Ubrana była w czarną sukienkę i w jakąś równie czarną włożoną na prędce narzutkę, którą przytrzymywała ręką na piersiach pod białą szyjką. Ale w ubraniu tem znać było pewien wdzięczny nieład pochodzący z pośpiechu, z jakim je na siebie kładła. Biło od niej ciepło snu. Kiedym na powitanie dotknął jej ręki, ręka ta była ciepła, miękka, aksamitna, a dotknięcie jej przejęło mnie rozkosznym drżeniem. Zmieniła się Hania zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie. Odjechałem ją prostą dziewczynką, na wpół służebną. Teraz była to panienka o szlachetnym wyrazie twarzy i szlachetnych ruchach, zdradzających dobre wychowanie i nawyknienia dobrego towarzystwa. Rozbudzona moralnie i umysłowo dusza przeglądała jej z oczu. Przestała być dzieckiem pod każdym względem. Dowodził tego ów nieokreślony uśmieszek i pewien rodzaj niewinnej kokieteryi, z jaką na mnie spoglądała, z czego znać było, że rozumie, w jak dalece odmiennym od dawnego stosunku stoimy do siebie dzisiaj. Poznałem wkrótce nawet, że miała pewną wyższość nade mną, bo ja, jakkolwiek więcej ćwiczony w naukach, pod względem życiowym, pod względem rozumienia każdego położenia, każdego słowa, byłem jeszcze dość prostym chłopakiem. Hania więcej miała swobody ze mną niż ja z nią. Moja powaga opiekuna i panicza równie poszła gdzieś do lasu. Przez drogę układałem sobie, jak mam Hanie przywitać, co z nią mówić, jak być dla niej zawsze dobrym i pobłażającym, ale wszystkie te plany runęły zupełnie. Położenie jakoś tak poczęło się zaznaczać, że nie ja dla niej dobrym i łaskawym, ale raczej ona dla mnie dobrą i łaskawą być się zdawała. Na razie nie zdawałem sobie z tego jasno sprawy, ale czułem to więcej niż rozumiałem. Układałem sobie, że będę wypytywał jej o to, czego się uczy i czego się nauczyła, jak spędzała czas, czy pani Def i ksiądz Ludwik byli z niej kontenci. A tymczasem to ona zawsze z tym uśmieszkiem w kącikach ust wypytywała mnie, co mu porabiał, czego mu się uczył, co w przyszłości robić zamyślam. Dziwnie się wszystko inaczej działo, niż sobie zamierzyłem. Krótko mówiąc, stosunek nasz zmieniony był na wprost odwrotny. Po godzinnej rozmowie udaliśmy się wszyscy na spoczynek. Poszedłem do siebie trochę rozmarzony, trochę zdziwiony, trochę zawiedziony i pobity, ale przez rozmaite wrażenia. Podsycona na nowo miłość poczęła się przeciskać jak płomień przez szczeliny płonącego budynku i wkrótce pokryła owe wrażenia zupełnie. To po prostu postać Ani. Ta postać dziewicza, rozkoszna, pełna uroków, tak jak ją ujrzałem nęcącą, owiniętą ciepłem snu,
z białą rączką podtrzymującą nieład ubrania na piersiach i z rozpuszczonymi warkoczami, wzburzała moją młodą wyobraźnię i przesłoniła mi sobą wszystko. Usnąłem z obrazem jej pod powiekami. Nazajutrz wstałem bardzo wcześnie i wybiegłem do ogrodu. Ranek był śliczny, pełen rosy i zapachu kwiatów. Biegłem szybko do grabowego szpaleru, bo serce mówiło mi, że tam zastanę Hanie. Ale widocznie zbyt pochopne do przeczuć serce myliło się, gdyż Hani nie było tam wcale. Dopiero po śniadaniu znalazłem się z nią sam na sam i spytałem, czy nie zechce się przejść po ogrodzie. Zgodziła się chętnie i pobiegłszy do swego pokoju, wróciła po chwili w dużym kapeluszu ryżowym na głowie, który ocieniał jej czoło i oczy, i z parasolką w ręku. Spod tego kapelusza uśmiechała się figlarnie do mnie, jakby chciała powiedzieć, patrz, jak mi ładnie. Wyszliśmy razem do ogrodu. Skierowałem się do grabowego szpaleru, a przez drogę myślałem o tym, jakby zacząć rozmowę i o tym, że Hania, która z pewnością umiałaby to lepiej ode mnie, nie chce mi dopomóc, ale raczej bawi się moim zakłopotaniem. Szedłem wtedy obok niej w milczeniu, ścinając śpicrutą rosnące po rabatach kwiaty, aż nagle Hania roześmiała się i chwytając za śpicrutę rzekła: – Panie Henryku, co panu winny te kwiaty? – Ech, Haniu, co tam kwiaty? – Ale ot widzisz, nie umiem zacząć z tobą rozmowy. Zmieniłaś się bardzo, Haniu. Ach, jak ty się zmieniłaś. Przypuśćmy, że tak jest. Czy to pana gniewa? Tego nie mówię, odrzekłem na wpół smutno, ale nie mogę się z tym oswoić, bo zdaje mi się, że tamta malutka Hania, którą znałem dawniej, i ty, to dwie inne istoty. Tamta zrosła się z mymi wspomnieniami, z moim sercem, jak siostra, Haniu, jak siostra, a więc ta, tu wskazała paluszkiem na siebie, dla pana jest obca, nieprawdaż? Spytała cicho. Haniu, jak ty możesz pomyśleć nawet coś podobnego? Przecież to bardzo naturalne, choć może smutne, odparła. Szukasz pan w sercu dawnych braterskich uczuć dla mnie i nie znajdujesz ich. Oto i wszystko. Nie, Haniu. Ja nie w sercu szukam dawnej Hani, bo ona tam jest zawsze, ale szukam jej w tobie. A co do serca? Co do serca pana, przerwała mi wesoło, domyślam się, co się z nim stało? Zostało gdzieś w Warszawie przy jakimś drugim szczęśliwym serduszku. Łatwo to odgadnąć. Spojrzałem jej głęboko w oczy. Sam nie wiedziałem, czy mnie trochę bada, czy licząc na wrażenie, jakie na mnie uczyniła wczoraj, a jakiego ukryć nie umiałem, i gra ze mną w sposób trochę okrutny. Ale nagle i we mnie obudziła się chęć oporu. Pomyślałem, że muszę mieć arcykomiczną minę, poglądając na nią wzrokiem dobijanej łani, więc zapanowałem nad uczuciami, jakie poruszyły mną w tej chwili, i odrzekłem. A jeżeli tak jest istotnie? Zaledwie dostrzegalny wyraz zdziwienia i jakby zniechęcenia przemknął po jasnej twarzyczce Hani. Jeżeli tak jest istotnie, odparła, a więc to pan się zmienił, nie ja. To rzekłszy, nachmurzyła się trochę i spoglądając na mnie spod oka, szła przez jakiś czas w milczeniu. Ja zaś starałem się ukryć radosne wzruszenie, jakim przejęły mnie jej słowa. Ona mówi, myślałem sobie, że jeśli inną kocham, to ja się zmieniłem. Zatem nie ona się zmieniła, zatem ona mnie. I nie śmiałem dokończyć z radości tego mądrego wniosku. A z tym wszystkim nie ja,
Nie ja, ale ona była zmieniona. Ta przed pół rokiem mała, o Bożym świecie niewiedząca dziewczynka, której na myśl by nie przyszło mówić o uczuciach i dla której podobna rozmowa byłaby chińskim językiem, dziś prowadziła ją tak swobodnie i wprawnie, jakby recytowała wyuczoną lekcję. Jakże rozwinął się i stał się giętkim ten niedawno dziecinny umysł. Ale z panienkami dzieją się cuda podobne. Nie jedna wieczorem zasypia dzieckiem, rankiem budzi się dziewicą z innym światem uczuć i myśli. Dla Hani z natury bystrej, pojętnej i wrażliwej pół roku czasu przejście 16 lat wieku, inna sfera towarzyska, nauki, czytane może ukradkiem książki, wszystko to wystarczało aż nadto. Ale tymczasem szliśmy obok siebie w milczeniu. Przerwała je teraz pierwsza Hania. Więc i oto pan zakochany, panie Henryku? Może, odpowiedziałem z uśmiechem. To pan będzie tęsknił za Warszawą? Nie, Haniu. Radbym nigdy stąd nie wyjeżdżać. Hania spojrzała na mnie szybko, chciała widocznie coś powiedzieć i zamilkła, ale po chwili uderzyła z lekka parasolką po suknie i rzekła jakby odpowiadając na własne myśli. Ach, jakże ja jestem dziecinna. Dlaczego to mówisz, Haniu? Spytałem. Nic. Siądźmy na tej ławce i mówmy o czym innym. Prawda? Jaki stąd piękny widok? Spytała nagle ze znanym mi uśmiechem na ustach. Siadła na ławce nieopodal szpaleru pod ogromną lipą, skąd istotnie widok był bardzo piękny na staw, groble i las za stawem. Hania ukazywała mi go parasolką, ale ja, jakkolwiek miłośnik pięknych widoków, nie miałem najmniejszej ochoty nań patrzeć, bo raz, że znałem go doskonale, po wtóre miałem przed sobą Hanię, piękniejszą stokroć od wszystkiego, co ją otaczało, a na koniec myślałem zupełnie o czym innym. Jak tam ślicznie te drzewa odbijają się w wodzie, mówiła Hania. Widzę, że jesteś artystką, odparłem, nie patrząc w stronę drzew ani wody. Ksiądz Ludwik uczy mnie rysować. O, ja dużo się uczyłam przez ten czas, kiedy pana to nie było. Chciałam... Ale co panu jest? Czy się pan gniewa na mnie? Nie, Haniu. Ja się nie gniewam, bo nie umiałbym się gniewać na ciebie, ale widzę, że wymijasz moje pytanie i że oboje gramy z sobą w ślepą babkę, zamiast rozmawiać szczerze i z ufnością, jak za dawnych czasów. Może ty tego nie czujesz, ale mnie to przykro, Haniu. Te proste słowa sprawiły tylko ten skutek, że wprowadziły nas oboje w ogromne zakłopotanie. Hania podała mi wprawdzie obie ręce, ja uścisnąłem te ręce może zbyt silnie i o zgrozo, pochyliwszy się szybko, ucałowałem je wcale jakoś nie tak, jak na opiekuna przystało. Następnie zmieszaliśmy się oboje do najwyższego stopnia. Ona zaczerwieniła się aż po szyjkę, ja również. I wreszcie zamilkliśmy, nie wiedząc ani B, ani M, jak zacząć tę rozmowę, która miała niby być szczerą i pełną ufności. Potem ona spojrzała na mnie, ja na nią i znowu wywiesiliśmy na twarzach czerwone chorągwie. Siedzieliśmy obok siebie jak dwie lalki. Zdawało mi się, że słyszę przyspieszone bicie własnego serca. Położenie nasze było nieznośne. Chwilami czułem, że jakaś ręka bierze mnie za kołnierz i chce rzucić do jej stóp, a druga trzyma za włosy i nie puszcza. Nagle Hania zerwała się i rzekła szybkim, pomieszanym głosem: muszę już iść, mam lekcję o tej godzinie z panią Dyf, już blisko 11. Udaliśmy się tąż samą drogą ku domowi. Szliśmy tak, jak i poprzednio, w milczeniu. Ja, jak i poprzednio, ścinałem szpicutą główki kwiatów, ale ona już nie litowała się nad nimi. Pięknie wróciły nasze dawne stosunki. Nie ma co mówić. Jezus Maria.
Co się ze mną dzieje? Pomyślałem sobie, kiedy Hania pozostawiła mnie samego. Byłem zakochany tak, że aż włosy powstawały mi na głowie. Tymczasem nadszedł ksiądz Ludwik i wziął mnie ze sobą do gospodarstwa. Po drodze opowiadał mi mnóstwo rozmaitych rzeczy tyczących się naszego majątku, które nie zajmowały mnie ani trochę, choć udawałem, że słucham uważnie. Brat mój Kazio, który korzystając z wakacji całe dnie przesiadywał za domem, w stajniach, w lesie, ze strzelbą na koniu lub na łodzi, w tej chwili właśnie ujeżdżał pod wierzch na podwórzu folwarcznym młode konie ze stadniny. Ujrzawszy mnie i księdza, przygalopował do nas na jakimś kasztanie, który rzucał się pod nim jak wściekły i kazał nam podziwiać jego kształty, ogień i chody, po czym zsiadł i poszedł z nami. Zwiedziliśmy razem stajnie, obory, stodoły i wybieraliśmy się właśnie w pole, gdy dano znać, że przyjechał mój ojciec. Trzeba więc było wrócić do domu. Ojciec przywitał mnie tak gorąco jak nigdy. Dowiedziawszy się o egzaminach, wziął mnie w objęcia i świadczył, że odtąd chce mnie uważać za dorosłego. Jakoż istotnie w obejściu się jego ze mną zaszły wielkie zmiany. Traktował mnie poufale i serdecznie. Zaraz począł ze mną mówić o interesach naszych majątkowych, zwierzył mi się z zamiarami dokupienia jednego z sąsiednich majątków i pytał mnie o zdanie. Domyśliłem się, że mówi o tym umyślnie, aby okazać mi, jak poważnie sam patrzy na znaczenie moje jako dorosłego i najstarszego syna w rodzinie. A przy tym widziałem, jak istotnie cieszył się ze mną i postępami memi w nauce. Dumie jego rodzicielskiej pochlebiały niezmierne świadectwa nauczycieli, jakie z sobą przywiozłem. Zauważyłem przedtem, że bada mój charakter, sposób myślenia, pojęcia o honorze i że umyślnie zadaje mi rozmaite pytania, aby mnie z nich wymiarkować. I widać, egzamin ten rodzicielski wypadł pomyślnie, bo jakkolwiek zasady moje filozoficzne i społeczne były już arcy od ojcowskich odmienne, alem się z nimi nie wydawał, w innych zaś pojęciach nie mogliśmy się różnić. To też surowa Iwia, twarz mego ojca, rozjaśniona była jak nigdy. Obsypał mnie tego jeszcze dniami darami, darował mi parę pistoletów, z których strzelał się niedawno z panem von Zollem i na których zakarbowanych było kilka innych pojedynków, jakie odbywał za młodych swych lat, służąc wojskowo. Następnie otrzymałem pysznego konia wschodniej krwi i starą szablę po ojcach z rękojeścią sadzoną kamieniami, z klingą szeroką, damastańską, z obrazem Matki Boskiej, cyzelowanym złotem na stali i z napisem Jezus Maryja. Szabla ta stanowiła jedną z najcelniejszych naszych pamiątek rodzinnych, a przy tym wieczny od dawnych lat przedmiot westchnień moich i Kazia, bo cięła żelazo jak wióry. Ojciec, dając mi ją, wydobył ją z pochwy, machnął nią parę razy, aż zawarczało powietrze i blask zrobił się w pokoju. Potem nakreślił nią krzyż nad moją głową, ucałował obraz Matki Boskiej i wręczając mi ją, rzekł: w godne ręce. Ja nie zrobiłem jej wstydu, nie zrób i ty. Potem rzuciliśmy się sobie w objęcia, a szablę tymczasem porwał z zapałem Kazio i jakkolwiek 15-letni dopiero chłopak, ale nadzwyczaj silny, począł wykonywać nią cięcia, których dokładności i szybkości nie powstydziłby się żaden doświadczony nauczyciel fechtunku. Ojciec spoglądał na niego z zadowoleniem. Rzekł: to będzie gracz, ale i ty tak potrafisz, nieprawda? Potrafię, ojcze. Kaziowi bym jeszcze poradził. Ze wszystkich kolegów, z którymi uczyłem się razem fechtować, jeden przewyższał mnie tylko. Kto taki? Selim, Miża. Ojciec skrzywił się. Ach, Miża. Ale ty musisz być silniejszy. To też to jedno, co pozwala mi się z nim trzymać. No, ale przecież z Selimem nie pobijemy się nigdy. Ej, różnie to bywa, odpowiedział mój ojciec.